Dobra. Które jak gdyby knebluje Polakom w ogóle wolność i... Które jak gdyby knebluje Polakom w ogóle wolność. Co i wypowiedzi wszelkiej maści. I wypowiedzi wszelkiej maści. Co i wypowiedzi wszelkiej maści? To jest słowo Żyd. Na Polaków jak się mówi, to wtedy można napowiedzieć... To jest słowo Żyd. Na Polaków jak się mówi, to wtedy można powiedzieć... Widzieć wszystko. Natomiast na Żyda... Wszystko. Natomiast na Żyda... A nie wolno powiedzieć nic. Tak samo kukła została spalona... Nie można powiedzieć nic. Nie można, czy nie wolno powiedzieć nic? A przebijanie. Ojej. Przebijanie, właśnie dlatego... Tam jest co 10-30 sekund. Wolnymi ilościami ludzi, którzy zginęli w tym miejscu i należy tak to czynić, aby upamiętnić ich wszystkich. A może dać im najważniej, chyba się nie do końca udało. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, pan Kacki to chyba nie do końca wie, co mówi i tak samo jak i pan Sandale. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę i powiedzieć na początek, że nie jestem ani antysemitą, ani ksenofobem, ani rasistą. Ale to, co wyprawiają, że takie jest magiczne słowo, które jak gdyby knebluje Polakom w ogóle wolność i co i wypowiedzi wszelkiej maści, to jest słowo Żyd. Na Polaków jak się mówi, to wtedy można napowiedzieć wszystko. Natomiast na Żyda nie wolno powiedzieć nic. Tak samo jak kukła została spalona we Wrocławiu i to nie był spalony Żyd, tylko kukła... Tak samo jak kukła została spalona we Wrocławiu i to nie był spalony Żyd, tylko kukła Soroza, który ma wiele, po prostu do wielu państw wjechać nie może. Który ma wiele, po prostu do wielu państw wjechać nie może. Tak samo dzisiejsza dyskusja nasza zmierza do tego, że wszyscy praktycznie... Tak samo dzisiejsza dyskusja nasza zmierza do tego, że wszyscy praktycznie... Rozmawiamy o Żydach. Rozmawiamy o Żydach. Niby jako jedyny naród pomagaliśmy tym Żydom, a teraz Żydzi mają cały czas jakieś roszczenia do nas. Niby jako jedyny naród pomagaliśmy tym Żydom, a teraz Żydzi mają cały czas jakieś roszczenia do nas. Niemcy mają roszczenia, Żydzi... Niemcy mają roszczenia. Tutaj muszę w nawiasie napisać, że tutaj się oklaski pojawiają. Przed Niemcami. Przed Niemcami jeszcze te oklaski pojawiają. Publiczne liczne oklaski. Niemcy mają roszczenia, Żydzi mają roszczenia, Senat Amerykański przyjął ostatnią ustawę. 447, która mówi, że mam... Ustawę 447, która mówi... Która mówi, że mamy zwrócić 65 miliardów dolarów. W czasie wypowiedzi oskarżonego Adam Sandauer wstaje i mówi, ja bym chciał prosić o możliwość wypowiedzi. Panie Sandauer, pan powiedział, że ja mu znajduję możliwość wypowiedzi. Te słowa są kierowane do oskarżonego. Przy czym oskarżony mówi, panie Sandauer, pan powiedział, że pan się zmieniamy czyni.
na chwilę przemyśli. Chyba bez nas. No. Bardzo mnie nie czy mogę sprawę włączyć? Tak, masz to włączyć. Ja tylko uważam, który czas? Minuta 20. 0,7. Znaczy, tutaj jest godzina 20-25. No, to tak mniej więcej. 20-25. Mhm. Jeszcze. Proszę. Nie wiem, proszę. O, to trzeba. Tutaj. Dzisiaj szczególny dzień. Proszę Państwa. Co, które myślą, że są hit? Dokumenty jeszcze raz, proszę. O godzinie tam 19 będzie. O, już mam. Dobra. Trochę 20 minut daleko. Ogromnymi ilościami ludzi, którzy zginęli w tym miejscu i należy tak to czynić, aby upamiętnić ich wszystkich. A oddać im najważniej chyba się nie do końca udało. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, pan Kacki to chyba nie do końca wie, co mówi i tak samo jak i pan Sandale. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę i powiedzieć na początek, że nie jestem ani antysemitą, ani ksenofobem, ani rasistą, ale to, co wyprawiają, takie jest magiczne słowo, które jak gdyby knebluje Polakom w ogóle wolność i co i wypowiedzi wszelkiej maści, to jest słowo Żyd. Na Polaków jak się mówi, to wtedy można powiedzieć wszystko. Natomiast na Żyda nie wolno powiedzieć nic. Tak samo kukła została spalona we Wrocławiu i to nie był spalony Żyd, tylko kukła zarada, ale po prostu do wielu państw wjechać nie może. Tak samo dzisiejsza dyskusja nasza zmierza do tego, że wszyscy praktycznie rozmawiamy o Żydach. Niby jako jedyny naród pomagaliśmy tym Żydom, a teraz Żydzi mają cały czas jakieś roszczenia do nas. Niemcy mają roszczenia, Żydzi mają roszczenia. Senat amerykański przyjął ostatnią ustawę 447, która mówi, że mamy zwrócić 45 milionów. Panie Sandałek, pan powiedział, że Polacy się nie nauczyli. Proszę o wyjaśnienie. Pan powiedział, że Polacy się nie nauczyli, żeby świat puścić wiadomości prawdziwe. To jeżeli... Dobrze, mamy tak. Proszę Państwa, my to mamy sprawnie przygotowane, bo ja odsłuchałam to wszystko i przygotowałam ten protokół, bo wiedziałam, że tak się wymieniać na sali. Stąd ja Państwu będę odczytywać to, co z odsłuchu już mamy. W czasie wypowiedzi oskarżonego, tej dłuższej, jak Pan kończy na 65 miliardów dolarów, a propos 447, w czasie wypowiedzi oskarżonego Adam Sandauer wstaje i mówi, ja bym chciał prosić o możliwość wypowiedzi. Pan powiedział, że ja uwnębluję możliwość wypowiedzi i kieruje te słowa w stronę oskarżonego, po czym oskarżony mówi, panie Sandauer, pan powiedział, że Polacy się nie nauczyli. Adam Sandauer, przerywając wypowiedź oskarżonego, mówi, pan powiedział, że ja panu knebluję możliwość wypowiedzi, proszę o wyjaśnienie tego. Oskarżony mówi dalej, proszę pana, pan powiedział, że Polacy się nie nauczyli i teraz będzie, żeby świat puścić prawdziwe wiadomości. Żydzi są, mówią. To już było, żeby świat puścić wiadomości prawdziwe. To jeżeli Żydzi są, mówią... We wszystkich językach, to powinniście jako naród przez nas również ratowani. Przez nas również ratowani.
Ja tutaj nie dosłyszałam, że tam było przez nas również uratowane czy ratowane, ale to nie ma większego znaczenia. Ratowane. Przez nas również ratowane, opowiadać wszystkim. Adam Sandorek w trakcie tej wypowiedzi mówi, proszę pana, obywatelem polskim, po czym Adam Sandorek wstaje i chce wyjść ze studia, prowadzący zatrzymują Adama Sandorka, oskarżony kontynuuje wypowiedź, opowiadać wszystkim. My jesteśmy na swoim terytorium. Proszę Polaków nie pluć w twarz, my jesteśmy na swoim terytorium i tam jest już wypowiedź niezrozumiała. I to na słuchawkach słychać, pan dalej mówi i cały czas rozgrywka idzie tylko o Żydów na terytorium Polski. Mogę to jeszcze raz spróbować to otworzyć. Może to państwo może usłyszeli. To jak tam przekrzykują się panowie, to tego nie słychać. O nie, on znowu to zrobił. No, dobrze, że ja się przygotowałam, bo byśmy tutaj nie dali rady tego zrobić. No i co, ale jeszcze raz kolejny. To jest tylko 10 sekund. Ale to może być kwestia płyty tego komputera. To jest urządzenie, które jest specyficzne. Pani Magda, ja bym tylko protokołować, tam jest wyboldowane wypowiedzi pana oskarżonego. Dobra, bo ja mnie to jest czytelniejsze. Dobra, to zaraz to tak jak tu sobie zrobiłam. No ja wtedy to widzę. Dobra, to zaraz to pobardzo A no właśnie, no, tylko nie zmieni nam się, mam nadzieję, czas nagrania. Nie przełoży się to jakoś na... Żebyśmy się w tych samych minutach trzymali, które mam zapisane. Ten taki z tym słupkiem. Dobry wieczór. Dzisiaj szczególny dzień, na który przypada rocznica wyzwolenia byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu. Wtedy zapłacą. Tylko wie pan, zapłacą. Wie pan, zapłacą. Ja znam niemiecką i polską duszę. Wie pan. Proszę o spokój. Była gościem kilkukrotnie w naszym programie. On reprezentuje Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Obozów Koncentracyjnych. Proszę pana, pan powiedział. Tak samo jak kukła została spalona we Wrocławiu i to nie był spalony dzień, tylko kukła z Zaroża, który ma wiele po prostu do wielu państw, gdzie wjechać nie może, tak samo dzisiejsza dyskusja nasza zmierza do tego, że wszyscy praktycznie rozmawiamy o Żydach. Niby jako jedyny naród pomagaliśmy tym Żydom, a teraz Żydzi mają cały czas jakieś roszczenia do nas. Niemcy mają roszczenia, Żydzi mają roszczenia. Senat amerykański przyjął ostatnią ustawę 447, która mówi, że mamy zwrócić 65 miliardów. Panie Sandorze, pan powiedział, że pomagacie się nie nauczyli. Proszę o wyjaśnienie. Pan powiedział, że pomagacie się nie nauczyli, żeby świat puścić wiadomości prawdziwe. To jeżeli Żydzi są, mówią we wszystkich językach, to powinniście jako naród przez nas... Proszę pana, do pana. Pan Adam Sandauer w trakcie tej wypowiedzi mówi, proszę pana, jestem obywatelem polskim, po czym Adam Sandauer stoi sobie w studiu, prowadząc to, czym Adam Sandauer już było. I pan oskarżony kontynuuje wypowiedź, opowiadać wszystkim, proszę Polakom nie pluć w twarz, my jesteśmy na swoim terytorium. Część nie zrozumiała i cały czas rozgrywka idzie tylko o Żydów na terytorium Polski. I tu się to urywa. Panu tu prawdopodobnie już mikrofon został wyłączony, prawda? To znaczy ja nigdy nie miałem, nigdy nic w myśleności nie ma przypinanego mikrofonu. Ale taki pan... Ten mikrofon był tutaj zaprezentowany. Ale on bardzo często szmankował, to nie tylko wtedy, ale przy innych wypowiedziach. W ogóle nie słychać już co pan mówi, tam jest po prostu pan, widać, że pan coś mówi, ale nie ma nic. Nie da się nic usłyszeć.
No, bardzo często mówię szampoło. Twoim terytorium i... Poprzednio. To mamy czas. No właśnie, to jest coś. Nie, pani sędzia, musi pani najechać. A ten, dobra, ten. Tak, dokładnie. Tutaj. Okej. Okay. 01, 21, 20, bo pan wcześniej już zaczyna, proszę państwa. Myślano mi od rzędu w marcu 98. Proszę państwa, poprzednio wymyślano mi od rzędu w marcu 68. Taki pan bił mnie po mordzie wtedy, po twarzy, przepraszam, dostępnie. Taki pan bił mnie wtedy. Po mordzie wtedy, po twarzy, przepraszam, dostałem pięścią. Pięścią od oficera policji. I nie życzę sobie. Od oficera policji i nie życzę sobie. Mam obywatelstwo polskie. Nie znam hebrajskiego, nie jestem obrzezany. Mam obywatelstwo polskie, nie znam hebrajskiego i nie jestem obrzezany. Pan oskarżony na to. Ja też nie znam. Proszę pana. I nie życzę sobie, żeby mi wymyślano od Żydów, żeby... Adam Santałek kontynuuje. Proszę pana, i nie życzę sobie, żeby mi wymyślano od Żydów... Blokuje możliwość wypowiedzi. Że blokuje możliwość wypowiedzi. To, że nie ma, że jest źle zrobiona polska propaganda, nie za to pan już odpowiedział. To, że nie ma, że jest źle zrobiona polska propaganda, nie ja za to ponoszę odpowiedzialność. Polska propaganda? I mamy 1.22, tak, oskarżony mówi skurzonym tonem polska propaganda. Pytam, może pytam. Polska propaganda? Tak, nie ta polska propaganda, jaka polska propaganda? Aha, są prawda, rzeczywiście odpowiedź stare strony, a Europa nam pluje w twarz. Cała Europa nam pluje w twarz. I proszę państwa, wielokrotnie próbowałam to na słuchawkę zrozumieć. Co jest dalej, tego się po prostu te głosy się nachodzą. Tego nie odtworzyłam. Na wyrażanie swojej wypowiedzi, ponieważ proszę szanować uczucie drugiej osoby. Mówimy o kwestiach bardzo drażliwych. O kwestii nagrania. Godzina 22:09. Magdalena Urołek zwraca się z prośbą o wytonowanie swojej wypowiedzi, wskazując na konieczność szanowania uczuć innych. Wskazuje, że mowa jest o kwestiach bardzo drażliwych. Wymagamy też szacunku dla Polski, proszę pani. I z publiczności pada. Szanujemy, ale wymagamy też szacunku dla Polski. I po tych słowach pan wychodzi. Prosimy pani Adamie, prosimy, żeby pan został w naszym programie. Proszę usiąść, chwilę się, proszę państwa, proszę państwa. To ja napisałam, czy zanim wychodzi prowadzący mam zaraz na górę? A, że zanim, dobrze. Za nim państwo, drodzy państwo, Jacek, pozostawiam się w studiu. Dobrze, chwileczkę. Proszę bardzo, co pan chce powiedzieć? No, 39, 01.22, 39. Jakiś mężczyzna z publiczności zabiera głos i mówi... Chcę powiedzieć to, że współwiną prowadzących jest dopuszczanie do głosu wariatów, którzy nie umieją... Sformułować swoje myśli i powodują takie wzburzenie jak... Sformułować swoje myśli i powodują takie wzburzenie jak u pana... Jak u pana Adama Sandauera. Ja też jestem oburzony, bo każdą myśl można... Ja też jestem oburzony, bo każdą myśl można... Naukać w słowa... Słowa... Które nikogo nie będą ranić, tylko będą pokazywały problem. Które nikogo nie będą ranić, tylko będą pokazywały problem.
Dobrze, dziękuję panie Pawle. Panie redaktorze, pana Adama znam od wielu lat. I jest to dla mnie zaszczyt, że go... Dalej oczywiście nagranie minuta 24.07. Zygmunt Miernik mówi. Pana Adama znam od wielu lat i jest to dla mnie zaszczyt, że go znam. I wiem, jakiego jest powodzenia. Chodzi nam o to. Polska była zawsze wielonarodowa. Ale jeżeli on, naród Migur... Nie chodzi nam o to. Polska była zawsze wielonarodowa, ale jeżeli on, naród... Na Żydów. Tu jest szczęście zrozumiałam. Daj Bóg, żeby takich Żydów jak Adam było w Polsce dużo więcej. To daj Bóg, żeby takich Żydów jak Adam było w Polsce dużo więcej. Jest to wspaniały człowiek. Jest to wspaniały człowiek. Proszę pan posłuchać. Panie sędzio, to znaczy ja myślę, że cały czas tutaj dyskutujemy o przeszłości. Pomówmy, jak tą sprawę naprawić. O przeszłości. Ja mam taki apel do pani minister edukacji, do pana ministra spraw zagranicznych. Tutaj, proszę państwa, ten fragment zapiszemy w protokole, jako dalej debata dotyczy edukacji, bo tam zaraz będzie rozmowa w tle. Możemy napisać, że w tle Magdalena Ogórek rozmawia za kulisami, może, że rozmawia z panem Adamem Sandauerem. Nie wiem jeszcze do kogo, żeby wyasygnować jakąś kwotę pieniędzy, przeznaczyć ją na lekcje historii w szkołach podstawowych i średnich z tymi świadkami, którzy żyją. I żeby te lekcje były tłumaczone na języki, jak tutaj żeśmy mówili, i rozsyłać to na cały świat. Bo za 10 lat my nie będziemy mieli o czym mówić tutaj. Proszę bardzo, proszę. Pan tutaj w tym programie występuje bardzo często z pozycji narodowych. Ja nie wiem, jakich narodowców pan czytał, dlatego że Lutosławski pisał bardzo wyraźnie, że definicja polskości w myśli, w ogóle w myśli politycznej, ideologicznej Rzeczpospolitej nie jest ani rasowa, ani pochodzeniowa. No, 01, godzina 24.20. No, może nie wiem, 25. Pan Adam Sandauer wraca do studia publicznych z deprogramami. Jestem to jedno dziecko. Panie Adamie, to już nie powołano, tylko o tych, którzy obrażają władzę. Kobieta z publiczności mówi do Adama Sandauera, że to nie było do niego, tylko do tych, co obrażają Polaków. Ambasador Izraela. Proszę o spokój. Ja jeszcze raz apeluję do wszystkich uczestników, żeby swoje wypowiedzi formułowali w sposób przemyślany i w sposób uwzględniający emocje innych osób. Zwłaszcza, że temat, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest wyjątkowo delikatny, drażliwy i bardzo trudny dla wszystkich. A panu Adamowi bardzo serdecznie dziękujemy i za wszystkie emocje w imieniu nas prowadzących przepraszamy za te, które dotknęły pana bezpośrednio. Napiszmy, że minuta 25 sekund Magdalena Ogórek, prowadzący, przepraszam, Adama Sandauera. Za wszystkie emocje. Ta wypowiedź jest absurdalna. Nigdy w polskiej myśli politycznej, ideologicznej, czy to narodowej, czy konserwatywnej, czy lewicowej, nie powstała żadna inna definicja polskości niż tylko kulturowa. Każdy, kto się czuje Polakiem, kto działa dla dobra Rzeczpospolitej, Polakiem jest. Nie ma najmniejszego znaczenia, czy jest wyznania arabskiego, mojżeszowego, katolickiego, prawosławnego, arabskiego. Czy jest pochodzenia afrykańskiego, indiańskiego, czy chińskiego. Każdy, kto działa na dobra Rzeczpospolitej, jest Polakiem. I insynuowanie, że rasa ma wpływ na to, czy ktoś jest dobrym Polakiem, czy nie, jest aberracją i pluciem w twarz myśli narodowej, myśli konserwatywnej i lewicowej, każdej możliwej myśli politycznej. Jest to skandal, co pan zrobił. Jeszcze szczególnie, że uważa się pan za polskiego narodowca. Jest to... Minuta 26, nie wiem, jak się pan nazywa, który to mówi. Tak, bo dalej debata sprowadza do definicji polskości. I jeden nasz...
Przepraszamy za te, które dotknęły pana bezpośrednio. Ta wypowiedź jest absurdalna. Nikt w polskiej myśli politycznej, ideologicznej, czy to narodowej, czy konserwatywnej, czy lewicowej, nie powstała żadna inna definicja polskości niż tylko kulturowa. Każdy, kto się czuje Polakiem, kto działa dla dobra Rzeczpospolitej, Polakiem jest. Nie ma najmniejszego znaczenia, czy jest wyznania arabskiego, mojżeszowego, katolickiego, prawosławnego, czy grekokatolickiego, czy jest pochodzenia afrykańskiego, indiańskiego, czy chińskiego. Każdy, kto działa na rzecz Rzeczpospolitej, jest Polakiem. I insynuowanie, że rasa ma wpływ na to, czy ktoś jest dobrym Polakiem, czy nie, jest aberracją i pluciem w twarz myśli narodowej, myśli konserwatywnej i lewicowej, każdej możliwej myśli politycznej. Jest to skandal, co pan zrobił. Jeszcze szczególnie, że uważa się pan za polskiego narodowca. Jest to skandal. My bardzo pan prosimy, w tym programie zawsze taki pozycji. Bardzo proszę, żeby pan już nie zabierał dzisiaj głosu. Bardzo proszę, bardzo proszę. No i co? Co do pana było? Myślę, że tak. To jest 01-2611. Pan skarżony mówi, że musi się zmienić. Ja mówię, przepraszam. No mi się to tak wydaje w kontekście tego. Tak. Jak też stosowane. Bo tam była kilka razy zwracana uwaga na pomysł publiczności, że jeżeli ktoś jeszcze zakłada, to zostanie odsunięty z sali. Tak, tam czasami próbam otworzyć, co tam jest, co tam osoby różne krzyżą. Kobiety i mężczyźni, ale niestety się nie da. Dobrze, poszłam dalej. Proszę pani znać. My nie wykorzystujemy narzędzi, które mamy, a bardzo dobrze powiedział pan Hans Hamburo. Mamy w centrum Berlina potężną nieruchomość. I tam powinno powstać centrum, tam powinno się skupiać jak soczewce wszystkie nasze interesy narodowe. A co pani się nie pokazać, właśnie pomoc narodowi żydowskiemu? Co jeszcze? Co jeszcze? To powinno być, to powinien być taki budynek, który powinien bić każdego Niemca, każdego Berlińczyka w oczy, tak? Jak warszawiaka pałac kultury. Ale czy powinna tam być też prawda o tym, co się działo w niemieckich obozach? Żeby oczywiście. Niemcy zobaczyli, co oczywiście. Tak, tam każdy Niemiec, jak powinno go to bić po oczach, on powinien wiedzieć, że sprawcami Holokaustu byli Niemcy. Byli Niemcy, byli jego dziadowie, pradziadowie, rodzice. Część Niemców była również ofiarami, ale tylko część. Adolf Hitler doszedł do władzy w wyniku demokratycznych wyborów. Niemcy go popierali. W kwietniu 1945 roku go popierali. Wierzyli w Wunderwaffe. Tak, my teraz mamy dla państwa taki fragment, który padł na antenie TVP Info. To są słowa, które wypowiedziała pani Anna Maria Siarkowska o Hitlerze właśnie, o Hitlerze lewaku. Posłuchajmy. To, co dzisiaj obserwujemy, ta próba zrzucenia odpowiedzialności na Polskę za zbrodnie niemieckie, temu właśnie odpowiada. Ja chciałabym tutaj wyraźnie powiedzieć, że to, co dzisiaj mamy w Polsce, to jest znak, że po prostu polski rząd również przegrywa z niemiecką machiną propagandową. Nie mamy widocznie należytych takich rozwiązań, które by zapewniały szybkie reagowanie w tych kwestiach. Chciałabym również wyraźnie powiedzieć, że aberracją jest oskarżanie polskiego prawicowego rządu o zbrodnie, o w ogóle o sympatie, które są związane ze stricte. Państwo, chcecie Państwo to do końca oglądać, bo tam Pan już się nie wypowiada, więc... Już nie ma co.
Ja tylko chcę do mojego dokończyć, to jeżeli mogę, oczywiście. Mogę pan komentować, czy bo sąd się pyta, czy chce pan oglądać do końca? Bo tam jeszcze pan nie wypowiada, dlatego pytam. Nie, może przerwa. Tylko chciał pan wyjaśnić, uzupełniając, coś powiedzieć, tak? Dlaczego nie będziemy oglądać? Odnieść się do materiału, który obejrzeliśmy, tak? Znaczy, chciałem się odnieść do tego, czego się nie oglądać, ewentualnie. Że możemy nie oglądać ewentualnie, tak? Tego do końca. Państwo są zgodni z tym, że możemy przerwać tak no, na tym? Bo pan już tam dalej nic nie mówi, więc... Pan chciałby wyjaśnić uzupełniająco teraz po tym nagraniu coś powiedzieć, odnieść się do tego jeszcze. Tak. Proszę. W uzupełnieniu tego wysłuchania chciałem powiedzieć, że do końca tego programu towarzyszyły wszystkim emocje, bo temat był naprawdę bardzo wrażliwy. Po zakończonym programie poszedłem do pana Adama Sandalera. Chciałem tę kwestię bliżej być może wyjaśnić, wytłumaczyć coś. Oczywiście pan Adam odmówił. Trudno mi w Wysokim Sądzie jest podjąć jakąkolwiek dyskusję, polemizować z materiałem dowodowym zawartym w aktach lub też na płycie, a dotyczy on osoby, której nie ma między nami. Więc tutaj chciałbym jak najbardziej delikatnie mówić to wszystko tak jak mogę. Natomiast ja w swojej wypowiedzi, tak jak na wstępie zaznaczyłem, nie jestem ani antysemitą, ani rasistą, ani ksenofobem jakimś. Mam wśród swoich znajomych różne osoby o różnych wyznaniach, różnej narodowości. I absolutnie nie mam żadnych problemów z jakąkolwiek osobą, nikomu nigdy niczego nie zarzuciłem lub też nikt mi nie zarzucił, że jestem nietolerancyjny. Absolutnie nie mam problemu z żadną osobą, nigdy nikomu nie zarzuciłem niczego, ani nikt mi nie zarzucił, że jestem nietolerancyjny. I to, co zaznaczyłem na początku programu, właśnie to, co przed chwilą sądowi przedstawiłem, że nie odnoszę się negatywnie. To, co zaznaczyłem na początku programu, że nie odnoszę się negatywnie. Ani do żadnej społeczności, ani personalnie do żadnej osoby. Ani do żadnej społeczności. Nie jest to atak ukierunkowany, tak jak pan Adam Sandaler przypisał to sobie. Nie był to ukierunkowany atak na pana Adama Sandalera? Nie jest to atak. A moja wypowiedź dotyczyła tylko i wyłącznie jak gdyby podsumowania tego, co powiedział pan Karski i pan Sandaler. Moja wypowiedź dotyczyła podsumowania tego, co powiedział pan Karski i pan Sandaler. I nadmienię tylko, że od najmłodszych lat, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, nie zaszczepiano w nas jakiejkolwiek nienawiści w stosunku do innego narodu. Blisko na mojego miejsca zamieszkania i mojej szkoły było kilka miejsc pamięci narodowej. Blisko mojego miejsca zamieszkania.
upamiętniającej. Upamiętniającej zagładę narodu żydowskiego. I to jak gdyby też było podwalinami do tego, że do dnia dzisiejszego nie czuję żadnej nienawiści. A emocje, które towarzyszyły w studiu wszystkim, łącznie z prowadzącymi, którzy na to dość często podczas tego opowiadania zwracali uwagę, bo myślę, że wszystkim Polakom, którym należy na dobrej opinii w świecie i na dobrym i na poszanowaniu nas, chodzi o zachowanie prawdy i tylko i wyłącznie prawdy historycznej. Absolutnie nie zgadzam się z treścią wizji, które zawierały, jakobym próbował dokonać jakiegokolwiek personalnego ataku na pana Adama Sandauera. Był to trudny moment do dyskusji ogólnie, nie tylko w tym programie. Bo był to okres tak zwanej propagandy zachodniej, a w szczególności z naciskiem na tak zwane polskie obozy zagłady. I z tego, co mi wiadomo, żaden z polskich polityków nie zajął zdecydowanego stanowiska, aby tej propagandzie zapobiec. Moja wypowiedź to była troska o polską rację stanu, o dobry wizerunek Polski w świecie, i myślę, że powinniśmy być wzorem do naśladowania dla innych. Jako jedyny naród podczas II wojny światowej ponosiliśmy odpowiedzialność i byliśmy karani karą śmierci za udzielenie pomocy społeczności żydowskiej. Osoby zabierające głos w studiu Polska pan Hambura i pani Rybalska. Pan Hambura i pani Rybalska. To są osoby mi znane. I niejednokrotnie z tymi osobami. To są osoby znane i niejednokrotnie. Hambura, tak? Hambura. 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 I z tymi osobami. Tak mamy. I z tymi osobami uczestniczyliśmy w formie protestu pod ambasadą niemiecką i kierowaliśmy pisma do strony niemieckiej dotyczące właśnie tej tematyki o tak zwanych polskich obozach śmierci. Skoro strona polska czy politycy oficjalnie nie są w stanie
występować w obronie polskiej racji stanu. Jest to jakaś forma nas, obywateli, aby tej prawdy bronić. Poprzez składanie pism do uczestnictwa nas, obywateli, żeby tej prawdy bronić. Poprzez składanie pism do uczestnictwa. Tutaj prowadzący ten program wielokrotnie zwracali uwagę, aby nie urazić uczuć innej osoby, o szanowanie wzajemne. Mam nadzieję, że zostało to odebrane obustronnie, bo jeżeli w tej sytuacji pan Adam Sandaler poczuł się obrażony, to co ja mam powiedzieć? Czy prokuratura zajęła się osobami, które publicznie w Studio Polska obniżyły mnie, wyzywając mnie od wariatów na przykład? Wypowiedzi innych osób były dla mnie również upokarzające. Nie wiem, które ze słów mogły okazać się obraźliwe. W mojej ocenie nie było takich. Jestem wręcz przekonany, że ich nie było. Chodzi mi o słowa, które zostały zaliczone i jak gdyby podpięte pod artykuł 257. Postarałem się wyjaśnić i przeanalizować słowa, które mogły być potraktowane w ten sposób. I odnajdując na stronie Kabat Polska, jest to strona główna, na przykład, czy... Kabat Polska? Kabat Polska, tak. Kabat Polska przez CK. Zadane pytanie, czy Żyd to obraźliwe słowo? Na przykład, zadane pytanie. Czy Żyd to obraźliwe słowo? Cytuję. Dziennikarz zadaje pytanie. Witam. Czy Żydów możemy również nazywać Semitami? Również nazywać Semitami. Czy określenie Żyd jest obraźliwe dla tej narodowości? Pada odpowiedź. Witam serdecznie. Jeśli chodzi o określenie Semici, to tak, owszem. Żydów można nazywać Semitami. Jednak w Polsce raczej tego określenia się nie używa. W Polsce raczej tego określenia się nie używa.
najlepszym określeniem jest właśnie słowo Żyd. Nie jest ono obraźliwe, pod warunkiem, że ktoś nie używa go w jakimś negatywnym kontekście. W języku polskim tak naprawdę nie ma innego trafnego słowa. Pozdrawiam, rabin Shalom Ber Sztandler. Rabin? Shalom, tak się pisze, Ber Sztandler. I nie jest to jedyna opinia, z jaką się spotkałem, że w mojej wypowiedzi brak jest zresztą, co zawarłem w swoim wniosku o uzupełnienie postępowania przygotowawczego. I tutaj zacytuję dwa zdania. Powiedziałem na wstępie, że nie jestem antysemitą. Bo wiedziałem, że każde słowo Żyd lub Żydzi może być bezpodstawnie poczytane za jakąś formę antysemickości. Analizy bowiem innych wypowiedzi w mediach z książek i debat publicznych wynikało, iż fakty, które nie są zgodne z oczekiwaniami strony żydowskiej, spotykają się natomiast z łatką tak zwanej wrogości narodowościowej. Dlatego stwierdziłem w dalszej części, że trudno jest Polakom cokolwiek mówić o Żydach, bo czuję blokadę i która ogranicza wolność słowa. Wysoki Sądzie, ja składałem dwa razy wniosek o powołanie na świadka również pani Ewy Górek. Ale tego tematu nie chcę na chwilę obecną jeszcze poruszać. Przytoczę tylko jeszcze na uzupełnienie swojej wypowiedzi treść jeszcze mojego wniosku. Na koniec należy przypomnieć organom, organom ścigania, że żyjemy w demokratycznym państwie prawa. W którym obowiązują zasady wolności słowa i swobodnego wyrażania opinii. Jeśli jakakolwiek osoba nie szkaluje innych z racji przynależności religijnej czy narodowościowej, tej przesłanki odnośnie mojej osoby jest brak, to korzysta ona z ochrony wielu przepisów prawa.
zawartych w Konstytucji RP czy konwencjach międzynarodowych. I tak artykuł 7 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ stanowi: wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni bez jakiejkolwiek dyskryminacji do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy są uprawnieni do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej deklaracji i jakimkolwiek podżeganiem do takiej dyskryminacji. Artykuł 19 tejże Konstytucji mówi, każdy człowiek ma prawo do wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnych poglądów, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei wszelkimi środkami bez względu na granice. Artykuł 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka brzmi następująco. Pana, pan teraz scena wszystkie przepisy do protokołu. Nie, to już to jest tak. Kończę. Ja wiem, że są to w kresie tego podwagi, a to są dla mnie dość istotne sprawy. To ja zostałem oskarżony, a nie ktoś inny. I nikt z publiczności nie został oskarżony i nie słyszałem, żeby przeciwko komuś toczyły się postępowania. Nie słyszałem o wulgarnych wpisach, które miały miejsce na stronie Wampirek odnośnie artykułu 256 antysemityzmu. Ja to więc ponieważ ja nie słyszałam, żeby ktokolwiek inny, kto uczestniczył w tym programie. A to wszystko jest pod moim materiałem, to jest w moich aktach sprawy. Także przed chwilą widziałem, jak Wysoki Sąd również przewracał strony, tam jest około 70-80 stron wulgarnych wpisów, których nie jestem ani autorem, ani nie mam z nimi nic wspólnego. Nie, no to jest w aktach, ale to już rozmawialiśmy o tym, że to nie dotyczy tego postępowania. Wysoki Sąd, każde pismo skierowane i podpisane chociażby przez pełnomocnika strony przeciwnej nawiązuje do antysemityzmu i do uczestników portalu Wampirek. Ale to sobie już wyjaśnili. No to ja za chwilę rozumiem pana pismo, panie mecenasie, i ja panu mogę. Nie wchodzi w zakres rozpoznania tej sprawy przez sąd. Nie, ja nie chcę, bo ja mówię to, co mnie dotyczyło, panie Wysoki Sądzie. Ja już kończę. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka brzmi następująco. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. A możemy napisać, że pan się po prostu w tym miejscu pan podaje treść tego artykułu, bo sam zna ten artykuł. Wysoki Sądzie, wydaje mi się, że ta treść pisma jest bakterska. Mhm. Bardzo możliwe. Proszę, niech pan mówi teraz już. Pana cytuje pismo, które pan złożył już? Tak, to jest pismo, które złożyłem do sądu piesecznego. Na etapie piesecznego było, tak? Ja często bym się wydaje mi się, że to było w tych pismach, które pan oskarżony złożył na pierwszej rozprawie. Tam był taki plik tych pism. Tam, gdzie sąd rozpatrywał wnioski. I piesecznego też tam było, drugi raz składane. Wysoki sądzie, ja to pismo złożyłem 23 lutego 2021 roku. Do piesecznego. Do piesecznego. I to pismo w ogóle
załatwić sprawę. Pan teraz mówi o piśmie zatytułowanym wniosek o uzupełnienie postępowania przygotowawczego, które się znajduje na karcie 296-300. 268 mam numer na karcie KSEL. 296-300. I to pismo ma 1, 2, 3, 4, 5 stron. I kończy się na słowach w tym stanie rzeczy wnoszę jedno. Tak. Jest artykuł. To proszę, jeżeli pan chce odczytywać teraz, to po prostu no, nie ma sensu. Ja stwierdzę, że pan odczytuje z tego pisma, bo to już szkoda, żeby pani to pisało. Dobrze, no, jeżeli, to jest, jeżeli są to znane, także to jest warta sprawy i jest to uznane. Ale pan się boi, że coś zostanie pominięte z tego, co pan mówi, tak? Nie, ja się nie boję, że zostanie pominięte, tylko czuję, że ja nie popełniłem żadnego tutaj zarzuconego niczego, nie przyznaję się do niczego i jak gdyby na potwierdzenie tego, że są pewne też jakieś przepisy prawne światowe, europejskie i polskie z konstytucją włącznie, które jak gdyby mogę wyrazić swoje opinie i wyrażać, oczywiście tutaj mówię, byłoby żadnych wulgaryzmów, o wiele emocje bardziej udzieliły się innym uczestnikom niż tylko mnie, bo na przykład pan sam Adam Zandawek też wyszedł. Nie, i to chyba bardziej został pobudzony i poddany emocjom i nie wytrzymał tego. Więc nie wiem, staram się doszukać, wyszukać, znaleźć te słowa, które mogłyby cokolwiek obrazić kogokolwiek, na przykład społeczność czy towarzystwa, które biorą w tym udział. Nie znajduję takich słów, nie widzę, więc tym, tak jak na wstępie powiedziałem, nie przyznaję się do zarzucanego mi tutaj jakiegoś artykułu jednego czy drugiego. Nie tyle. Już. To chyba tylko na chwilę obecną to odnośnie tego nagrania. Proszę Państwa, to tłumaczenie miało być tych pism na język angielski. Nasz bardzo taki sumienny tłumacz do tej pory, no niestety zapis po raz kolejny, nie mamy tego tłumaczenia. Jest notatka urzędowa Pani Wody, że w dniach 30 listopada tego roku, 1 grudnia, 6 grudnia, pomimo podjęcia wielokrotnych prób, nie udało mi się skontaktować z tłumaczem przysięgłym języka angielskiego Michałem Białobrzeskim, celem ustalenia z jakich przyczyn nie przesłał do tutejszego sądu tłumaczenia dokumentów, ale pan tłumacz nie odbiera od nas telefonów. No i teraz jest pytanie, państwo cały czas podtrzymujecie, żeby to tłumaczyć, to są naprawdę pisma, które nie mają większego znaczenia. Ja podejrzewam, bo ja tego pisma nawet nie starałem się analizować, bo uważam, że i tak jest zbyt duża ilość ludzi, jak gdyby, nie wiem jak to nazwać, tej materii, która skierowała sprawę do sądu absolutnie nie dotyczącą mojej postaci. I jeżeli to pismo zostało skierowane przez pana Adama Sandalera do pani ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce po takiej mojej wypowiedzi, to ja mogę tylko przypuszczać, że dotyczyło to tylko i wyłącznie tego antysemityzmu, który został w tym artykuł, został zdjęty, nie wiem jak to określić. No bo nie wiem czego mogłoby to pismo dotyczyć, co pani ambasador mogłaby zrobić, w jaki sposób pomóc w tej kwestii. Zresztą pan Sandalec zwracał się do Google'a, ja zwracam się do YouTube'a, do Stanów Zjednoczonych, było mało. Zwracali się do Irlandii, tam gdzie są jakieś łatwiejsze przepisy prawne do uzyskania informacji o kimś. I dodam to, proszę o zanotowanie tego, naprawdę dziwnym zbiegiem okoliczności, przy takim zaangażowaniu środków do prowadzenia tej sprawy, łącznie z ABW, z prokuraturą, z policją, z marszałkiem Sejmu, z rzecznikiem praw obywatelskich, prokuraturą Piaseczny, prokuraturą na Bili Piktorskiej, z prokuraturą okręgową w Warszawie, z prokuraturą regionalną. Kto tam jeszcze brał udział? Poszczególne jednostki policji. Że po takiej wypowiedzi aż tyle osób, tyle instytucji zostało ruszonych do tego, żeby znaleźć coś na siłę. I nagle jak ze Stanów Zjednoczonych nic nie przychodzi,
to nagle nie ma artykułu 256. Nie ma, bo nie ma żadnego antysemityzmu, którym rzekomo miałbym się posłużyć, jakiejś wrogości narodowościowej. Zresztą pana Adama Sandlera widziałem w różnych miejscach wiele razy. Mógłbym naprawdę dosyć, znaczy więcej przytoczyć przykładów, może z panem Szewakiem Weissem, z którym zamieniłem jednokrotnie wiele rozmów, przeprowadziłem. I do nikogo nie czuję Wysoki Sądzie urazy. Jest mi bardzo przykro, że znalazłem się na tej sali pomówiony. Po 15 miesiącach znaleziono na mnie bardzo obszerny materiał dowodowy w postaci 240 stron. Jak zgłosiłem się, kiedy policja przesyłała mi ciągle jakieś wezwania, żebym się stawił, nie wiedziałem na co, po co i dlaczego. Jak się zgłosiłem, policja wyszła, na jak pana nic nie mam, nawet nie wiem, o co mam pana spytać. Więc po prostu to, co pan mi oświadczy, to ja to wpiszę. No więc oświadczyłem to, co jest pisane. Wysoki Sąd odczytywał, bo nie będę na dniu dzisiejszym też tego odczytania, gdyby ponownie. Więc naprawdę ja nie widziałem w swojej wypowiedzi złego nastawienia, wrogiego nastawienia. Nie przeszkadzało mi to, jakie narodowości jest pan Adam Sandauer, czy inne osoby zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cały czas dyskurs był odnośnie tak zwanych polskich zagładów, polskich obozów śmierci. Jest to nie do przyjęcia dla każdego Polaka. Jest to nie do przyjęcia, powinno być dla każdego polityka, od najwyższego stanowiska do najniższego. Nie powinniśmy się z tą narracją zgodzić. I moja wypowiedź była tylko i wyłącznie ukierunkowana, jakby była też w tym natłoku tych wypowiedzi, różnych, w tych emocjach, była przekierowana, ale proszę zwrócić uwagę, że do samego końca zwracałem się w sposób jak najbardziej kulturalny. Panie Adamie, panie Sandauer, panie Karski, nie było moją intencją, po raz kolejny to zaznaczam, nie było moją intencją ubliżanie komuś lub wrogie jakiekolwiek nastawienie. Takie osoby jak pan Adam Sandauer mogłyby spowodować to, że ta opinia i ten nacisk tej propagandy zachodniej mogłaby zmienić kierunek, mogłaby zmienić narrację. Bo tylko takie osoby, które są publiczne, mogły do tego doprowadzić. Ale ciągle mówić tylko o tym, że w polskich obozach ginęli obywatele narodowości żydowskiej, było to oczywiście w tym momencie nieprawdą, bo do 1942 roku jest ono to źródła w Wysokim Sądzie Naukowe, które mówią o tym, że do 1942 roku, niestety, ale to nie jest tak jak brzmiało tam Studio Polska, ginęli tylko wyłącznie Żydzi, bo do połowy 1942 roku ginęły inne narodowości, inne nacje, a zagłada narodu żydowskiego zaczęła się troszeczkę później i dobrze, że są, też opieram się i swoją wiedzę staram się oprzeć na faktach źródłowych. Takim jest jedną z takich źródeł jest książka pana Isaaca Katze Nelsona o zamordowanym narodzie żydowskim, który jasno i w sposób dobitny, aczkolwiek bardzo niewygodny dla społeczności żydowskiej, przedstawia jak było rzeczywistość. Ale to jest inny temat. Jeżeli zechce, ja tak koniecznie mogę to przedstawić, na chwilę obecną chyba nie ma takiej potrzeby. Więc niewygodny dla społeczności żydowskiej. Proszę, znam fragmenty Katze Nelsona. Proszę Państwa. Ja nie udzieliłam panu głosu. Proszę. Także podsumowując moją wypowiedź dotyczącą tego nagrania, chcę powiedzieć, że z pełnym poszanowaniem rozpocząłem swoją dyskusję i chciałem zakończyć swoją wypowiedź. Podchodząc po programie do pana Adama Sandauera. Który w sposób mało kulturalny niestety, ale powiem krótko, plagi niskich. Nie będę cytował słów, bo nie ma takiej po prostu już możliwości, żeby nawet je poświęcić lub nie zaprzeczyć, ale było mi przykro po raz kolejny, a tym bardziej jest mi przykro, że
Od 2018 roku przez 15 miesięcy szukano dowodów na to i z chwilą zapoznania się z aktami sprawy. Było już 240 stron, kiedy dopiero się dowiedziałem, że przeciwko mnie coś się toczyło. Ubolewam nad tym i to bardzo, naprawdę bardzo ubolewam, że nie znaleziono, skoro tak bardzo silnie staramy się znaleźć, autora strony Wampirek, który powstał prawdopodobnie po tym nagraniu na potrzeby właśnie takiej wzajemnej nienawiści. Ale to są moje przypuszczenia, to jest moja opinia. Dziwnym jest dla mnie, że nie znaleziono właściciela tego portalu, bo naprawdę na bazie tego większość materiału, które jest w aktach sprawy, jest z powołaniem się na Wampirka i na użytkowników. To chodzi głównie o hejt, ale nie tylko. Oczywiście skonsternowała się również mnie swoją wypowiedzią w stronę. Poproszę Wielu Polskich, żeby się nie zgadzało. Jeszcze raz? Z którą zresztą Wielu Polskich Żydów się nie zgadzało z wypowiedzią pani ambasadora. Bo krytyczny stosunek. Ale nie. To jest przedmiotem naszej rozprawy, jak sądzę. Tak zwane rozstrzyganie kwestii historycznych, o których też była mowa. Chciałem się odnieść do tego, co było nagrane przede wszystkim. Które dogrzeliśmy. Współczuję Wysokiemu Sądowi, że będzie musiał rozstrzygać te tezy, które obciążają oskarżonego. Nie wiem, czy będą to tezy, które ja wypowiadam, żeby go obronić w pewnym sensie, bo nie wiem, czy nieświadomość i nierozumienie słów, nierozumienie pojęć jest cechą obciążającą, czy uniewinniającą osobę, która wypowiada się publicznie, nie rozumiejąc różnych kontekstów, jakby nie mam, lub mając złą wolę. Nie rozumiejąc kontekstów, jakich nie mam, lub mając złą wolę. Otóż pierwszy przykład. Oskarżony odnosi się do wydarzenia we Wrocławiu, kiedy podpalono tak zwaną kukłę Żyda. Ma pretensje, że w
się wypowiadając to, że oceniono to negatywnie. A przecież to palono kukłę według oskarżonego Sorosza. Otóż nie. Palono wizerunek znany powszechnie, kojarzony powszechnie z wizerunkiem Żyda. Karykaturalny. Zresztą sąd we Wrocławiu od tego się odniósł i skazał tego, który stał za tym czynem. Więc tu mogę interpretować, jako też świadek tego, co widziałem, że oskarżony albo nie rozumie, albo celowo mówi o tym, że właśnie nic się nie stało, bo spalono kukłę Sorosza, w związku z tym jest to dopuszczalna forma protestu, bo może w ten sposób protestować, kiedy był już tam oznaczany, nie wiem, nie chce na przykład. Ale w tym wypadku, bo to już po wydarzeniach w Wrocławiu powszechnie wiadomo, że nie chodzi o Sorosza, tylko właśnie o Żyda. Z moim zdaniem intencje oskarżonego wyraźnie wskazywały, te słowa, wyraźnie wskazywała, że te słowa Już miały wydźwięk antysemicki. Zanim powiem to najważniejsze, to jeszcze tu nawet, w czasie tej wypowiedzi. Nie wiem, czy oskarżony rozumie, co mówi. Wypowiada się, cytując fragment Itzhaka, mówiąc o książce Pieśń zamontowaną na narodzie żydowskim Itzhaka Katzenelsona. Jak identyfikuje dokładnie? Pieśń o zamordowanym narodzie żydowskim. Pieśń o zamordowanym narodzie żydowskim. Narodzie. Albo żydowskim narodzie. Żydowskim narodzie. Autor Itzhak Katzenelson. Wiesz, mówisz, że tezy tam zawarte. To jest poetyckie w języku jidysz, bo nie ma tłumaczone na język polski. Jako niewygodne dla strony żydowskiej. Nie pojęcie strona żydowska. To jest charakterystyczne wypowiedziach oskarżonych. Albo nie wie, albo używa wyświechtanych sformułowań, które również w internecie można spotkać, bo się spotykałem z tymi sformułowaniami i cytatami z Katzenelsona jako coś, co podważa, nie wiem, spojrzenie na historię. A ja znam fragmenty w oryginale twórczości Katzenelsona. Chciałbym powiedzieć, że nie jest to jakaś rzecz skrywana, bo jak widać jest wydana. A po drugie, była emitowana w telewizji jako spektakl teatru telewizji wiele lat temu, który uczestniczyłem jeszcze wtedy jako aktor teatru żydowskiego. I była oczywiście grała na scenie Teatru Żydowskiego w swoim czasie. Więc nie jest to nic niewygodnego dla strony żydowskiej, ponieważ wszystkie rzeczy, które tam padają, prawdopodobnie tam odnosi się, ten skrót myślowy odnosi się do postępowań policji żydowskiej w getcie, która ma oczywiście czarną kartę. I każdy historyk albo człowiek, który chciałby się dowiedzieć, jaka jest ta karta, czy jakie były wydarzenia w getcie i przemoc, którą stosowała policja żydowska, jest oczywista. Nikt tego nie tali ani nie fałszuje. Jak ktoś po prostu czegoś nie wie, to dla niego jest to tak zwane odkrycie.
i wtedy traktuje to jako zarzut i potem jest takie pojęcie niewygodne dla strony żydowskiej. Czyli z czym mam to do czynienia? Znowu z insynuacją pewnego typu. Może oskarżony po prostu nie rozumie, że w zasadzie już obraża Żydów takim wypowiedziami. Coś jest niewygodne. Czyli jest insynuacja, że coś jest, on ma tu jakąś wiedzę tajemną, która obnaża jakieś niecne postępki Żydów i w związku z tym jest coś takiego. Podczas kiedy mówimy o rzeczy oczywistej, znanej i każdy licealista może się z tym zapoznać. Wysoki Sądzie, Adam Sandauer to nie jest kwestia, że i wchodzimy sprawą przeciwko Adamowi Sandauerowi, wręcz przeciwnie. Więc nie muszę go usprawiedliwiać w żaden sposób, ale proszę zwrócić uwagę właśnie na cały kontekst programu, który był i na to, jak bardzo bronił polskiej racji stanu pan Adam Sandauer. Mówiąc to, co ja również mówię głośne powiedzieć i wypowiadałem się również publicznie w tych kwestiach, że oczywistym jest to sformułowanie polskie obozy śmierci jest naganne, że wszyscy powinni wiedzieć, a jeśli nie, to się oburzamy i piszemy o sprostowania gdziekolwiek. Znaczy polskie władze pełnią ambasady, ale jeśli w prasie zagranicznej pojawia się to sformułowanie. Polskie obozy śmierci, pani marszałek. Oburzające. Powinniśmy zwracać się o sprostowanie. No właściwą nazwę, że to są niemieckie obozy. O używaniu właściwej. I o tym w swoich tezach mówił pan Sandauer. Powiedział, że być może polska propaganda tutaj szwankuje w tej dziedzinie. Nie wiem, czy oskarżony rozumie słowo propaganda. I propaganda zawodzi w tym zakresie. No ale jest Wikipedia, można dać się dowiedzieć, co znaczy słowo propaganda. Nie wiem, czy oskarżony rozumie, co oznacza słowo propaganda. Proszę zwrócić uwagę, Wysoki Sądzie, że wtedy właśnie zareagował już dość agresywnie wobec pana Sandauera, jak pan Sandauer, który użył niewłaściwego słowa. Wydaje mi się, że tu mieliśmy do czynienia, jak to się mówi, z tym, co też cytuję z filmu. I więc fakt, że pan Sandauer poczuł się obrażony, nie dziwi mnie. Ponieważ oskarżony miał pretensje do osób w świecie, które czasami krzywdząco wypowiadają się na temat Polski. Chyba co inny to słyszał. Tym pochodzenia żydowskiego. Jednocześnie zwracając się właśnie do pana Adama Sandauera. Jest to wręcz klasyczny przypadek antysemityzmu. Historycznie wielokrotnie powtarzany. Kierował
swoje słowa do jednego Żyda na stronę. Jest to bardzo często spotykane. I, na sali jest to bardzo często spotykane. Chciałem powiedzieć, że tutaj jeszcze cytował tutaj oskarżone fragmenty świadczenia rabiego Stamblera, co to jest Żyd. No więc najprościej w świecie oczywiście samo słowo Żyd nie jest słowem obraźliwym. Kontekst jest taki właśnie jak w audycji, to stwierdzę, że pan Adam Sandal miał wszelkie prawa czuć się obrażony. Sugestii wobec mojej postaci, bo słowa zawarte w mojej wypowiedzi absolutnie nie zawierają żadnego antysemityzmu w mojej ocenie, w ocenie innych osób związanych łącznie z prawem, bo nie jednego prawnika o to pytałem, bo sprawa się toczy już bardzo długo. Naprawdę trzeba mieć niesamowitą odwagę, żeby do końca jak gdyby starać się upokorzyć mnie, poniżyć, nie pluć mi w twarz, bo ja zacytuję słowa, które to muszę, Wysoki Sądzie, jak gdyby od siebie powiedzieć. Dzisiaj czy innego dnia ja to powiem. Sytuacja polskiego Żyda jest fatalna. To jest artykuł pod tytułem i to jest rozmówca. Był czas, kiedy kwestię pomocy Żydom przeszacowano. Jakby Polacy nic innego nie robili, tylko czekali w blokach startowych, żeby ruszyć do wyścigu, kto uratuje więcej. Teraz mamy do czynienia z przechyłem w drugą stronę, mówi Piotrowi Zarębie reżyser Artur Hoffman, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Mamy wielki kryzys w relacjach polsko-izraelskich i polsko-żydowskich. Jak na to reaguje przewodniczący TKZ? No i tutaj już są pytania, to jest Gazety Wyborczej. Dalej trzeba teraz zapłacić, żeby ten artykuł przeczytał. Co pan odczytał, bo ja nie pisałam tego, co pan teraz odczytał. Żebyśmy wiedzieli, co pan odczytał tego. To jest fragment wypowiedzi pana Hoffmana. Fragment wypowiedzi. Udzielonej do... Udzielonej. Do czasopisma. Do czasopisma. I jak to inaczej nazwać, jak nie umniejszenie tym Polakom, którzy potracili swoje rodziny, potracili swoich najbliższych, a czasami sami zginęli. To nie jest jedyna książka, nie pozwolę sobie na to, żeby naprawdę na siłę starać mi się cokolwiek udowodnić. To nie jest jedyna książka,
która opisuje prawdę historyczną, która na dzień dzisiejszy jest zmieniana. Inny autor, pan Aleksander Graf Pruszyński, zadedykował, wydał książkę. Dał mi egzemplarz tejże książki, też zadedykował mnie, wręczył kiedyś w jakiejś okoliczności. Mnóstwo przypadków uratowanych rodzin z terenu całej Polski, przypadków, gdzie ginęli członkowie gospodarza, który ratował. Są tak drastyczne przypadki opisywane pomocy społeczności żydowskiej i nie mówię tego z wrogością, panie Roman, że później te przypadki, jak są opisywane, to są tak haniebne, ci osoby wracają do tych gospodarzy, wskazują miejsce, gdzie byli przetrzymywani podczas II wojny światowej i z pogardą dla tego człowieka, że ziemniance ich trzymał, po prostu nie pod zwierzętami. Postawili tam budę dla psa. Zobaczcie, w jakich oni warunkach nas trzymali. I ten człowiek został skazany później przez władze powojenne, przez UB, torturowany za to, że faktycznie w taki sposób nikczemnie była ta rodzina przetrzymywana. Ta rodzina była przetrzymywana po to, żeby uratować. I dodam tylko jeszcze fakt, bo dość bardzo istotny od siebie, wysokim sądzie. Moi dziadkowie, mieszkający na wsi, wychowywałem się obok swoich dziadków, to było dawno, bo wtedy jeszcze na świecie nie było, opowiadali, jak w swojej stodole pod słomą wykopali, duży dół przetrzymywali Żydów. Od najmłodszego dziecka wzrastałem z poczuciem tego, że nie było żal tego narodu, że tak doszło do takiej tragedii, że doszło do takiej martyrologii. To jest do całkowitej zagłady. I ktoś mi będzie mówił, że ja jestem antysemitą, że ja się źle wypowiadam. Ja mogę się źle wypowiedzieć, ja mogę coś powiedzieć w uniesieniu, mogę w emocjach, wszystkim udzielamy się emocje, ale nie mogę pozwolić na to, żeby ktoś mnie w dalszym ciągu opluwał i poniżał, że ja jestem antysemitą. Za samo słowo antysemityzm powinny potoczyć się następne procesy sądowe, ale ja nie chcę być uczestnikiem sądu, chodzić do tego sądu, dochodzić swoich roszczeń, praw, odszkodowań, bo z tego, co mi też wiadomo, ja mówię, ja nie chciałem podrzeć pana Adama Sandera, a pan Jasona Przecina już uporczywie wspomina, czego dokonał pan Adam Sandera, czego nie dokonał. Powiem tylko, że to nie pan Adama Sandera nie jest jedyny proces ze mną i były inne procesy, w których też domagał się odszkodowań za swoje, jak gdyby ja za swoją zgrywać. Miał do tego prawo, oczywiście, pewnie tak, ale ja nie jestem stałym bywalcem sądów i ja nie liczę na jakieś odszkodowanie i nie zamierzam na chwilę obecną z nikim się procesować i występować do Skarbu Państwa czy do strony przeciwnej o jakieś odszkodowanie. Nie, ja po prostu bronię swojej godności, z podniesionym czołem, z podniesioną twarzą, z honorem występuję jako Polak. Przepraszam za swoje emocje w Wysokim Sądzie, ale nie pozwolę sobie, żeby mnie w Polsce ktoś jeszcze dalej, mimo że nie ma, nie uderzyłem pana Adamowi Sandalowi, nie uderzyłem nikomu, nie wskazałem na winowajców, ale jeżeli mówimy o opinii światowej, o propagandzie przeciwko Polsce, i ja mam to wszystko w materiałach, tylko nie mam na to czasu, że już od ponad 100 lat jest wroga propaganda przeciwko Polsce ustawiona. Znam również wypowiedź pana Hoffmana, gdzie pan Hoffman mówi 70 lat za późno pomocy, mówi o tych Żydach amerykańskich, którzy nie wpuścili transportu żydowskiego. A ja mówię o Polakach, którzy ratowali. Ja ile razy otwieram książkę pana Grafa Pruszyńskiego w Wysokim Sądzie, tyle razy ją zamykam, bo nie mogę czytać. Tego się nie da czytać po prostu. To są fakty autentyczne z życia wzięte wszystkich Polaków, polskich rodzin, które potraciły. I ja za to, że powiedziałem, że nie ma żadnych polskich obozów zagłady, nie było takich. Ja mam ponosić jakąkolwiek odpowiedzialność, jeszcze ktoś do końca będzie mnie opluwał, mówię, ja z szacunkiem do pana Adama Sandauera, z szacunkiem do pana Szwacha Weissa. W dalszym ciągu wypadają słowa przeciwko mnie, że jestem jakimś antysemitą lub wypowiadam antysemickie określenia. Mamy tylko wniosek dowodowy o przesłuchaniu poniewu, który to jest jedyne. Państwo nie wnosiło o przesłuchaniu kogokolwiek. Ja sobie nie przypominam. Oczywiście była pani Magdalena Ogórek. Ale Magdalena Ogórek to był wniosek zawiadomienia stowarzyszenia, tak. Ale państwo nie są stroną w postępowaniu. Ja też nie mam tego wątku. Było. Po obejrzeniu tego nagrania na mnie sprawa już do rozstrzygnięcia. Natomiast w Wysokim Sądzie co dość wystarczy. Ja będę oponował przeciwko temu wnioskowi, bo
bo pytanie, co pan mówi do tej sprawy. Jeżeli panie profesorze ma nazwisko było historyczne, to uważam, że na potrzeby odczynienia tej sprawy z tego czy innego punktu widzenia, abstrahuję teraz, to uważam, że jest to po prostu zbędne do rozstrzygnięcia tej sprawy i spowoduje mnie przykrycie. Dobrze, dziękuję. Pan poseł nam na podstawie 170 paragraf 1 pierwszeństwa podadda i wniosek dowodowy oskarżonego o przeprowadzenie dowodu z opinii historyka i badacza stosunków polsko-żydowskich AWQ. Reklamując wniosek ten w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania i nie wnosi nic większej sprawy. Sąd sam oceni to z zresztą. Proszę Państwa, czy my możemy tą sprawę skończyć jeszcze w tym roku? Bo ja sam wiem, dzisiaj skończymy się. Ale Państwa przemowy były tak długie, że mają te dokumenty, tak? Pan był pomału nam to zrobił, czy pan nie patrzy? W sensie, ja przepraszam, a co to za dokumenty? Bo może one są zbędne na tej sprawie. To są dokumenty. Ja uważam też, że są zbędne, no ale... Czy to chodzi o pismo pan wniosku podpisane przez ambasador Józef von Spacher może? Nie, to chodzi o te dwa pisma. To są dwa pisma, które są w akcie. To są pisma ze skarżetów, tak? One są skierowane do George'a Mosbacher. A to są inne kwestie. Do George'a Mosbacher i do Google'a. Wysoki Sądzie. Ale ja wiem, co te pisma oznaczają. Pytanie jest do Państwa, czy Państwo dalej chcą, żeby to tłumaczyć? To są pisma, tak naprawdę ja wiem dzisiaj, że prawdopodobnie dotyczyło to tematyki antysemickiej. Skoro antysemityzm został zdjęty. Może Pani mecenas to pokaże. Pani mecenas. Niech Pani zobaczy, czy... Pani uważa, że to trzeba? Nie, nie trzeba. Chcę to tłumaczyć. Po co? Wysoki Sąd? Tak. Wysoki Sądzie, Pani Mecenas. To pismo z TSK Rzetu do ambasador Józef Mosbacher i do Google'a było w celu szukania wsparcia, żeby zlokalizować i samego Wampirka, i komentarzy pod Wampirkiem. Ale te sprawy zostały zupełnie rozdzielone. Kwestie związane z Wampirkiem, z komentarzami pod Wampirkiem, nie są przedmiotem tej sprawy i zarzutów kierowanych do Pana. To nie był mój wniosek o tłumaczenie tych dokumentów. Te sprawy były najpierw razem szły, a potem są rozłączone. Drugie postępowanie trwało w Piasecznie odnośnie Wampirka. Tylko akta były po prostu dublowane w tego momencie, bo były jedne. No dobrze. No. Darek. Darek. Nie dotyczą tego postępowania. Obrońca oświadcza, że cofają Państwo wniosek o tłumaczenie. Wysoki Sądzie, ja tylko w uzupełnieniu wypowiedzi mecenasa. Proszę Pana, ja już nie mogę dzisiaj. Jest 15.54. Wystarczy. Tak długo mówią, wystarczy, już naprawdę. Sąd już wie, co tutaj do końca należy zrobić. Nie słuchamy akurat, jeszcze tylko postępowanie dowodowe z dokumentami. To już na przyszłej rozprawie nie będę Państwa dzisiaj trzymać. Dopuszczę. Jeżeli Pan będzie chciał się wypowiedzieć, to krótko, bo ja mogę zorganizować jeszcze pół godziny w tym roku, żeby tą sprawę dzisiaj skończyć. W tym roku, przepraszam. Żeby Państwa nie trzymać do stycznia. Ja jestem za. Myślę, że jakiś pan termin zaproponuje, jak nam się uda. 15 na przykład w piątek. O której godzinie? Nie. Pan nie może, tak? Czego? A moglibyśmy się w poniedziałek moglibyśmy się spotkać o 11.30. Najbliższy poniedziałek? Tak. W sensie 10 mam sądzie odbywało tę sprawę. Ja mogę. Pan jest teraz w Warszawie? Nie. Czy można być świętami? Po świętach teraz nie. Nie. Ale po co? Na samym początku stycznia. Po co czemu? Tak, panu jesteście nie za dobrze zrozumieli. Chcą Państwo na przyszły rok, tak? Nie, nie zastosuję tylko, żeby pasowało. Ale właśnie mówi, że Pan jest w Polsce, Boże, w Polsce, w Warszawie. Kiedy Pan będzie w Warszawie? 19. 18-19. Grudzień? Poniedziałek, wtorek. Najbliższy. 19 grudnia Pan będzie? 18-19. 18 mam wszystkie sale pewnie zajęte, nie? Czy nikt już nie sądzi poza mną? Nie, wszyscy są. Nie widzę. Co my tutaj mamy? O
12 spada sprawa. A mogę zobaczyć tą środę 14:30 na 23, co tam jest? Poniedziałek? Tak. Nie, wtorek. 19. Co tam jest? Co nie? Patrzę, to jest coś z tych innych rzeczy, które mi się tu tak, wtedy to jest, wiem co to jest sprawy, już kojarzę tą sprawę do tych środków. Na pewnym to jest jeden środek, tak? I to się o której zacznie? O 12. A czas mamy do 14:20 na wyglądzie, tak? Już patrzę, bo... Tak. Bo później wchodzi do sprawy 8:28:23. Nie, jeszcze jest 8:28:14. Tam jest posiedzenie jeszcze. A racja. O 14 mamy, tak? A ta sprawa się jeszcze raz mi powie, że zaczyna o 12, tak? 12. To jest ta skarga. Mamy tylko też końcu. Ale to 14:20, tak? Tak, zastanowiliśmy na to, że opinia nam wpłynęła. Dziewiętnastego? We wtorek? Tak. 14:50? No. Tak? Tak. 14:50. 14:50. Nie, nie, nie. Jeden następny. Siatki. O matę, przepraszam. 4:21. 6:22. Dobrze. Proszę też te mowy końcowe, żeby były skupione na przedmiocie postępowania, dobrze? Dobrze, proszę Państwa, zarządza w takim razie przerwę w rozprawie do dnia 19 grudnia 2023 roku, godzina 14:50, sala numer 422. Pan oskarżony jest o tym niezawiadomiony. Pani obrońca również, pełnomocnik oskarży się, że się o tym niezawiadomiony. Prokuratura zawiadomić wokandom, wstawienie spełnienia obowiązkowe. Mogę zawiadamiać Pani oskarżycieli, że to przerwa, prawda? Nie, nie zawiadamiałam Pani oskarżycieli, że to przerwa. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Tak. Podzielę. To jest słowo zielone. Ale z moim działem? Nie. Nie. A co się składało? Dziękuję bardzo. Wysoki zamknięcie. Dziękuję. Eskimos? Ale wiesz, no powiedz jakieś tam krótkie słowa. Do widzenia. Krótki komentarz, wiesz, bo za długo tam mówiłeś, co prawda, tam wiesz, co się ja powiem wszystko, żeby się obronić. No ja tak. Wiem, że czasami można powiedzieć za dużo. Mhm. Albo powiedzieć coś przeciwko sobie, nie? Mhm. Ale po prostu, no, przykładem tego był prezes stowarzyszenia społeczno-kulturalnego, tak się chyba to nazywa, Żydów w Polsce, który do końca uporczywie stara się sądowi jak gdyby na siłę przykleić. Jednak wklepać ten mój antysemityzm, że jestem antysemitą, że wyrażam, że to jak ja mam mówić, jak mam nazywać społeczność żydowską, jak nie powiem tak jak każdy mówi, że to są Żydzi, tak? I tutaj mówię, dlaczego akurat ukierunkowuję to na pana Adama Sandowera, to ja nie wiem, no może najlepiej tak z poczuciem trochę
że nie wypada, bo ta osoba już nie żyje, tak? Jest takie trochę litości i tak dalej, jak można było w ogóle i tak dalej. Jak można być mniejszością narodową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i szargać obywateli i mieszkańców tego państwa? Ja sobie nie wyobrażam, jak można mi poniżać, jak można mi ubliżać. Ja mógłbym przytoczyć dużo więcej przykładów, dużo więcej faktów powiedzieć, tylko one nie mają związku jak gdyby, ale mają wydźwięk ogólnonarodowy, że każdy Polak czuje się jednak w jakiś sposób pokrzywdzony, urażony. No to nie poszło się urażonym, jeżeli w książce, o której jeszcze wspomniał sam uczestnik dzisiejszego postępowania, pieśń o wymordowanym żydowskim narodzie, gdzie on sam, autor, mówi, że najwięcej Żydów wymordowali Żydzi, nie Polacy. Chwała Polakom, tym, którzy pomagali. No tak, ale ty broniłeś racji stanu, polskiej racji stanu, po prostu sprawa. Skoro politycy nie stają. Żaden stanowisko rządowe nie jest w stanie, po prostu, tylko my musimy wszystko ustalać, jakieś zmiany IPN-u ze stroną izraelską, albo jakiekolwiek inne przepisy. My to musimy ustalać z Niemcami albo z kimś innym, żeby każdy był zadowolony, tylko nie my. My nie mamy być zadowoleni. My bronimy prawdy. Ja jestem osobą, jestem przykładem, gdzie my bronimy po prostu polskiej historii. Tak, ale mnie zaskoczyło, że ty powołałeś się na jakiegoś tam słowa rabina, który powiedział, że Żydzi, tak, Semitami są, co nie jest prawdą. Ale ja, ale to powtarzasz takiego. Raczej, pamiętasz, tak. Raczej są raczej Semitami. On tak powiedział? Tak, w tej wypowiedzi ja to odczytałem. I ja to odczytałem dwa razy. No bo wiadomo, że... Raczej możesz mówić, że są też Semitami. No, wiem doskonale, że to Żydzi Semiccy to są tylko palestyńscy Żydzi, którzy są Palestyńczykami. I to są Semici. Nie potrzebny twój, tylko na początku ciebie nie było. Ja nie wiedziałem w końcu, czy ty będziesz, czy nie, ale ja myślę, że na następnej, na tej końcowej rozprawie, jak będzie słowo końcowe już, tak? To poproszę, żebyś to sformułował w jakiś sposób. Myślę, że to już nie będzie miało większego znaczenia, ale dzięki swojemu kanału informacyjnemu wiele osób usłyszy o tym, co powiesz. I ci muszę ci przypomnieć, że ci semiccy Żydzi, oni są przeciwko temu tworowi sionistycznemu, który przeciwko temu całemu przemysłowi Holokaust. Tak, mówią prawdę. Oni się nie zgadzają i też ponoszą tego konsekwencje. A że jedyny Żyd był niby, to on był jedynym Żydem na sali i ty obrażałeś tam go i on czuje się obrażony. No nie wiem, dlaczego czuł się obrażony. Do momentu. Przecież dyskusja z nim była i dlatego tak nawiązałeś tę dyskusję. To nie dlatego, że on akurat jest Żydem, czy nie jest Żydem. Tak, ale do momentu, dopóki nie powiedział, że on i jego matka żyją dzięki pieniądzom przeznaczonym, jak ja sobie tego też nie poruszałem, ale ewentualnie w umowie końcowej to powiem, symboliczna pomoc, jak my jesteśmy zrównani z ziemią, symboliczna pomoc, to trzeba mieć tupet, żeby całe mówić, rodziny zginęły i tam zostały. Dzięki niej żyje, dzięki tej pomocy. Większość zginęła dzięki tym, których uratowali po prostu. Ależ bo tak jak mówiłeś, że przyszli i ten. Ależ oczywiście, to jak można mówić o symbolicznej pomocy? Zresztą emocje były na sali, kiedy odsłuchiwaliśmy. Ja się tak samo chyba udzieliły się emocje podczas dzisiejszej rozprawy. Trudno, żeby się nie udzieliły mi te emocje, ale ja powiedziałem, ja po pierwsze bronię polskiej racji stanu, nie pozwolę, żeby ktoś zmieniał nam historię, bo moi dziadkowie też ratowali, a mamy tak jak mamy. Obrońmy własną prawdę i do następnego. Do następnej rozmowy. Do zobaczenia w takim dziękuję razie. Dziękuję za to, że byliście, dziękuję za to, że ktoś to ogląda, dziękuję za to, co piszecie. Przekazujcie to dalej, bo jesteśmy chyba coraz bardziej pewni tego, co robimy, tego, co mówimy. Tak jest. No dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.